To jest właśnie duży statek, jeśli chodzi o statki, i przewozi i samochody, i przewozi ludzi. W środku są samochody z jednej części Izmir do drugiej, właśnie można przepłynąć samochodem. Koszt taki wynosi chyba około 20 lira za jeden samochód, o ile dobrze kojarzę, może mylę się z cenami. Chcieli ominąć się, objechać cały Izmir, to też by było ciężko, bo półtora godziny ogólnie by trwała cała droga. Obracamy się teraz i płyniemy statkiem na drugą stronę. My akurat płynęliśmy z Bostami na konek. Taka podróż ogólnie trwa około 15 minut. Thank you.
zbliżamy się już do Konak. Ten biały budynek, który właśnie widzicie tam, oto jest Belediye Konak, czyli Urząd Miasta po polsku. Duży budynek, największy w sumie. Taki najbardziej, najwięcej biur można tam znaleźć. A my właśnie jedziemy tutaj na tą zatoczkę, gdzie widzicie teraz. Stamtąd będziemy wychodzić, przechodzić na następną stronę. Statek wygląda tak, w środku też. Zobaczcie, statek jest bardzo ogromny. Krzesła. Tutaj też mamy okna. Dotarliśmy na miejsce. Wychodzimy już pomału. Na taki statek potrzebna jest karta. Możesz naciśnąć na środek? Potrzebna jest taka karta i zmierz kart. Można ją dostać właśnie praktycznie wszędzie. Bilet, cena takiego biletu 3,50 kosztuje. Cześć kochani, dzisiaj witam Was na moim kanale. Jesteśmy, dzisiaj zwiedzamy Konak na Karsieka. Chciałam Wam właśnie pokazać, jak mniej więcej wygląda Konak, zegarowa wieża i oczywiście jak wyglądają zakupy. Tutaj uliczka z zakupami, bazaryk słynny, bardzo słynny na Kemeralty. Myślałam, że nikogo nie ma ze względu na pandemię, ale jest po prostu miliony ludzi. Na tej ulicy można znaleźć bardzo duże atrakcje, naprawdę. Zespoły muzyczne, nie tylko. Nie mogę nagrać? Tak jak właśnie wcześniej wspomniałam, wieża zegarowa, właśnie przyszliśmy do niej, to jest ogólnie najbardziej i największa z zabytków, jeśli chodzi o osmańskie zabytki w naszym Izmirze. Wieża, którą widzicie, jest to wieża zegarowa, była wybudowana w 1901 roku przez Raymonda Pasia, nie pomyliłam nazwiska, jest czteropiętrowa, jest zbudowana z białego kamienia, ma dookoła cztery fontanny. Tutaj dzieci mają frajdę właśnie w karmieniu gołębi, tam siedzą babciusie, babcie dają właśnie, sprzedają pokarm. Jest ich tutaj mnóstwo. Przeważnie wszyscy robią
zdjęcia dookoła tej wieży. Jest to naprawdę bardzo piękny osmański zabytek. Cztery fontanny tam chyba widzicie. Tutaj są akurat trzy. Jeżeli się obrócimy, tam będzie właśnie widać jeszcze jedną fontannę. Tuż obok znajduje się meczet malutki. Tutaj właśnie jest urząd miasta, o którym wam wcześniej powiedziałam. A tam, gdzie jest pełno ludzi, to jest właśnie ulica Kiemeralty, na którą też właśnie chcę was zabrać i pokazać wam, co tam można sprzedać na takim ryneczku, co tam można kupić na takim ryneczku. Teodorus. Zobaczcie. Gdy pierwszy raz przyjechałam do Izmiru, tutaj mąż mnie zabrał właśnie na te fascynujące kaktusy. Chciałam też wam właśnie pokazać, jak one wyglądają. Spociłam się cała mokra jestem. Może też mnie trochę pofalowało mi włosy, które miałam ułożone ładnie, ale właśnie tak wyglądają te kaktusy, które są za mną. Zobacz, one są większe. Zobaczcie, one są większe niż ja. Jest ich pełno. Zaraz was zabiorę na aloesy, które też bardzo kocham. Zobaczcie. Sami. One mają tak jakby takie kwiaty. Pączki miały kwiaty, ale już przekwitły teraz. Tak właśnie. Piękne są. Zobaczcie, jeszcze tutaj jest jakiś jeden malutki kwiatek przekwitnięty właśnie teraz. Go pokazuję. Przepiękne są, naprawdę są przepiękne. Tutaj są malutkie, a tam są nasze aloesy. W Polsce aloesa takiego wyhodować jest to bardzo ciężko, żeby go wyhodować, ale w Turcji po prostu one są na każdym kroku, wszędzie rosną, ale na moim balkonie niestety nie mogą mu rosnąć. Chyba mam za dużo słońca, tak mówię, ale to mi się wydaje, że to nie zależy od słońca, tylko po prostu od pielęgnacji. Nie jestem w stanie wyhodować aloesów. Jeszcze jednego kaktusa chciałam wam pokazać właśnie, jaki tutaj jest. Zobaczcie, to jest ulica właśnie w tym parku. Tutaj ta część z tymi kaktusami jest ogromna, bo aż idzie do tamtego miejsca. Czy wiecie, co to są w ogóle za kaktusy? To jest w kwiaciarni pracując, tam zawsze było nazywane kaktus teściowej. Dlaczego to się nazywa kaktus teściowej, to nie wiem, może wy wiecie. Odpowiecie mi może na to pytanie. Może żeby po prostu kupić teściowej, żeby teściowa usiadła? Nie wiem. Tak sobie sama tylko skomentowałam. Te kaktusy ciągną się tam dalej. Ale są naprawdę przepiękne. Tutaj chyba była korona, tak mi się wydaje. Bo ma takie kwiatki przekwitnięte. Zobacz, tutaj macie. Zobaczcie, takie malutkie. Dobra, to tyle z dzisiejszych kaktusów, tyle z dzisiejszych aloesów. My wracamy na ulicę Kiemeralty. Tutaj mam torebki, biżuterię, akcesoria różnego typu, właśnie takiego. Okulary, nie okulary, co tylko dusza zapragnie. Jesteśmy już na ulicy właśnie Kiemeralty. Są różni, przeróżni ludzie. Otwarci, zamknięci, bardzo otwarci. Sklepy, miliony sklepów. Tutaj. Ile kilometrów jest ulica Kiemeralty? 6 kilometrów? 6 kilometrów.
około 6 km właśnie. Jest taka ulica z zakupami, gdzie można ciuchy kupić, co tylko dusza by zapragnie. Dla kobiet w ciąży normalne sukienki, nie sukienki. Różne po prostu. Zobaczcie biżuterię, przepiękne. Tureckie bardzo słynne biżuterie i bransoletki, które kupują ludzie często właśnie na wesela, jako prezent weselny. Spodnie, ciuchy. Benim lazımı giyin bakar mısın? Giyin ayakkabı bakar mısın? Nawet są sukienki ślubne. Różne, przeróżne. Zobaczcie sami. Pokażę wam tak mniej więcej, jak wyglądałem. Piękna jest ta niebieska. Przed chwilą widziałam. Krótkie, długie, jakie tylko chcecie. Tam się znajdują krótkie. Buty po 10 lira. Proszę bardzo.
Po półtora godzinnym spacerze po tym całej ulicy, właśnie po tym całym bazarze, zgłodniliśmy, przyszliśmy na jedzenie. Właśnie tak jak przed chwilą Wam pokazałam, jesteśmy w restauracji. Akurat robili tam chleb. Też jest tam mięso doner. Czekam na swoje porcje. Nagrywasz tam? Pójdziemy? Zapytać to niego? Şeyi kaydedebilir miyiz YouTube kanalına? To co Wam teraz pokazuję, to jest iskiander. Mięso właśnie doner z sosem pomidorowym. W środku jest pieczywo i wszystko jest polane masłem. Bardzo pyszne, smaczne, polecam. Jeżeli przyjedziecie do Turcji, oczywiście jak najbardziej trzeba spróbować. Na górze jest papryka. Bardzo dobre. Tak właśnie. Aha. Dajemy kartę. Tam się pokazuje, ile mamy pieniędzy w środku. Dajmy pieniądze do środka. Od razu się nam pokazało, ile mamy. Trzeba jeszcze raz dać kartę. Dać te Wam, czyli dalej. Pyta się, czy chcemy rachunek. I to tyle. Jeszcze raz sprawdziliśmy, mamy teraz w środku 14 lira. Teraz będziemy szli na statek, który już przypłynął. Kartę wkładamy tutaj. Teraz już można wejść. To już tyle z naszego dzisiejszego filmu. Ja jestem akurat teraz na statku. Wracamy z powrotem do naszego Bostany. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, piszcie komentarze. Dziękuję, że jesteście ze mną. Życzę Wam bardzo miłego dnia. Do zobaczenia w kolejnym moim vlogu.